Witajcie. Dziękuję, że dołączyliście do grupy na Facebooku i udzielacie się na niej. W ankiecie na następną postać wybraliście Gabriela. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, kto będzie w następnym odcinku, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Oczywiście link jest w opisie. Też pod ostatnim filmem już luzem wbijacie 100 łapek w górę, więc jeśli uda wam się wbić pod tym materiałem 150 łapek w górę, to zrobię dodatkowy materiał. Jestem ciekawy, czy dacie radę. Tyle w ramach wstępu, teraz przechodzimy do tego, kim jest Gabriel. Gabriel przed apokalipsą był księdzem z kościoła regionalnej społeczności. Kiedy wybuchła apokalipsa, Gabriel przez swoje tchórzostwo zamknął drzwi do swojego kościoła, przez co nie wpuścił całej grupy ocalałych, którzy przez jego zachowanie zostali zabici przez szwendaczy. Gabriel był zamknięty w swoim kościele przez prawie półtora roku. Zapasy, które były składane przez wiernych przed apokalipsą, miały być wysłane potrzebującym, natomiast pozwoliły księdzu nie wychodzić ze swojego schronienia przez tak długi okres czasu. Gdy Gabrielowi jedzenie powoli się kończyło, zaczął wychodzić z kościoła, poszukując alternatywnych źródeł pokarmu. Natomiast natrafił na Rika i jego grupę, która była po dramatycznych przeżyciach walki z gubernatorem, przez co ludzie byli bardzo podejrzliwi w jego obecności. Ostatecznie Gabriel zaoferował ocalałym swój kościół jako schronienie podczas poszukiwań zaginionego Dale'a, który zniknął noc wcześniej. Rick nie ufał Gabrielowi, oskarżając go, że jest zaangażowany w zniknięcie Dale'a, grożąc mu przemocą. Ksiądz opowiedział Rickowi swoją historię, co zrobił z wiernymi po wybuchu apokalipsy. Nie trwało to długo, kiedy grupa odkryła, że jest śledzona przez grupę Hunters. Konflikt się nasilił, gdy Glenn został postrzelony w nogę, a Gabriel i inni próbowali ratować Dale'a, który został częściowo okaleczony i zostawiony przed wejściem do kościoła. Ksiądz został wkrótce zmuszony przez Ricka, Andreę, Michonne i Abrahama w pomocy w znalezieniu miejsca pobytu grupy Hunters, ponieważ był jednym członkiem grupy, który znał okolice. Gdy grupa Ricka odnalazła grupę Hunters, Gabriel był świadkiem, jak ludzie kierowani przez Ricka brutalnie mordują w odwecie za Dale'a i Glenna. W serialu ofiarą był oczywiście Bob. Ksiądz głośno wyraził szok i oburzenie za ich morderstwa, lecz Rick powiedział, że nie jest lepszy od nich przez to, co zrobił z wiernymi przed apokalipsą. Po rozprawieniu się z grupą Hunters, Gabriel dołączył do grupy Ricka w podróży do Waszyngtonu, gdzie po drodze odnaleźli Aleksandrię. Po dołączeniu do społeczności, Gabriel uruchomił lokalny kościół, który przetrwał w stanie nienaruszonym i zaczął udzielać codziennych mszy. Wydawało się, że dobrze sobie radzi, przystosowując się do życia w wspólnocie. Lecz nie mógł zapomnieć tego, co zrobił Rick z grupą Hunters. Gabriel nabrał przekonania, że Bóg chciał go doprowadzić do tej wspólnoty, aby ją uratować. Uwierzył, że Rick jest złą osobą i powiedział przywódcy Aleksandrii, co Rick zrobił przed dotarciem do miasta i poprosił o ich wyrzucenie. Jego prośba została zignorowana, ponieważ przywódca Aleksandrii wiedział, że działania Ricka były konieczne, a nie złe. Gdy zombie przedostały się do Aleksandrii, Gabriel siedział w swoim kościele i płakał, lecz w końcu pokonał swój strach i uratował Eugena i Nicholasa przed zombiakami. Widząc, jak Rick i Michonne walczą przeciwko hordzie zombie, postanowił zainspirować ludzi do walki z tymi potworami, co poskutkowało i dzięki temu mieszkańcy odbili miasto. Gabriel miał też niewielki udział w wojnie przeciwko Neganowi. Służył w mieście jako kapłan i podtrzymywał ludzi przy wieży. Przeżył atak na Aleksandrię i wraz z grupą przeniósł się na wzgórze. Ksiądz po pewnym czasie powraca do Aleksandrii, by kontynuować swoje obowiązki jako kapłan miasta. Był obecny na pogrzebie członków społeczności, którzy zostali zabici przez Alfę. Gabriel zgłasza się do Ricka, że chce zostać żołnierzem i chce walczyć przeciwko Alfie. Wraz z Dwightem trenuje celność, zabijając szwendaczy. Dwight pochwala jego postępy, lecz nie mówi mu, że trenuje na żywych celach. To już koniec w tym odcinku, cieszę się, że seria przypadła wam do gustu, to wy wybieracie następną postać do kolejnego odcinka, głosując w ankiecie na Facebooku i jeśli chcesz wspierać moją pracę i jeszcze nie zostawiłeś suba, to masz teraz okazję. Dziękuję za oglądanie, cześć i do następnego.